Witam wszystkich serdecznie, Emil z tej strony z kanału MSC2TV. Zapewne zastanawiacie się, co to jest za dziwnego i czemu te Diablo ma jakieś x-iki, trójkąciki, kółeczka i kwadraciki, jakieś R1, R2. O co w tym wszystkim chodzi? Emilu, ratuj mnie! No dobra, słuchajcie, sprawa jest prosta. Niedawno miałem okazję odwiedzić siedzibę CD Projekt w Warszawie. Próbowałem wykraść tam Wiedźmina, niestety nie udało się, zostałem złapany i poproszony, żebym zobaczył, co to jest takiego Diablo 3 edycja, wersja na PlayStation 4. Na taką powodę zostałem zaproszony, to bardzo mi było miło, zostałem zaproszony, ogrywałem Diablo 4 razem z Ewarezem oraz Grabą, nie wiem czy takich panów znacie, czy też nie. Diablo 3 Reaper of Souls Ultimate Edition, wersja na PlayStation, Xboxa, zarówno obecnej generacji, jak i tak zwanej przyszłej, jak zwał, oczywiście tak zwał. Byliśmy w trójkę, był jeszcze jeden pan z Włoch, była Franceszka też z Włoch, która zajmuje się grami Blizzarda. Próbowałem wyciągnąć od niej daty co niektórych gier StarCraftu, na przykład StarCrafta, Heroes of the Storm. Na wszelkie moje odpowiedzi mówiła Sun. Za każdym razem jak ta pani mówiła Sun, jakaś część mnie umierała i robiło mi się smutno. Po czym nasz miły host, który zajmował się pokazem, pokazał naszą grę, też mówił Sun i robiło mi się jeszcze smutniej. Poprosiłem go, żeby tego więcej nie robił. Oficjalnie przeprosił. Więc co to jest? Graliśmy na PlayStation 4 Full HD, 60 klatek to było rozgrywane Full HD, czyli 1080p. Jak widzicie, był jeden gracz, dołączony kolejny pad i teraz to będę ja. Wybrałem sobie Demon Huntera, będziemy grali w czterech graczy. Jak widzieliście, bardzo prosto się udało dołączyć. Dołącza się kolejna osoba, to nie pamiętam, czy był Ewarez, czy był Graba, autentycznie to nie pamiętam już, jak to wyglądało. W każdym razie dołączaliśmy się bardzo szybko, po prostu podłączało się pada i już. Dlaczego o tym mówię? Ta wersja Diablo 3 to jest tak naprawdę, która będzie na PlayStation 4, Play, Xbox One, PS3, Xboxa też tam będzie, ale to mnie dużo nie interesuje, bardziej ta wersja PS4, bo będzie w 60 klatkach i Full HD. Jest wersją podobno bardzo sympatyczną, z tego co z ludźmi rozmawiałem, którzy grali na PS3 jeszcze, byli zadowoleni, że gra się w to zupełnie inaczej niż na PC-cie, jest większy luz. Jak widzicie, aktualnie wszyscy się bawimy. Mała ciekawostka, coś czego nie ma w... Widzicie co ja robię? Dwójka? Widzicie jak się turlam? Coś czego nie ma w... Nie było na Diablo na PC-cie, czyli turlanie się. Prawą gałką ruszamy w prawo, w lewo i będziemy mogli się przeturlać i uciec, co jest dosyć przydatne. Zobaczcie co robi nas Crusader, player 1. On sobie teraz grzecznie stoi, a my uciekamy na prawo, biegniemy i widzicie, on się też porusza. On się, chłopak, też porusza, czyli można... Czyli... Ta osoba skoczy aktualnie do lodówki po piwo, a my gramy dalej, nie jesteśmy przyblokowani. Graficznie, jakby nie patrzeć, jest ładnie, jest płynnie. Cholernie mi się to podobało. Jedna rzecz, która mi się troszeczkę nie podobała, to jak grało się w 4 graczy, na początku był totalny chaos. Widzicie, jak ładnie pięknie świecę? No właśnie, to jest sposób, żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy. Naciskamy prawy drążek na padzie i wtedy nam się to wyświetla. Przy czym jedna rzecz mi się bardzo nie podobała, że był to prawy drążek. Prawym drążkiem nie wykonujemy tutaj komend typu nie poruszamy się, w sensie, że się turlamy. I trochę tutaj brakowało, nie można więc się podświetlać i używać naszych umiejętności, które są przypisane pod przyciski na padzie i R1, R2 i cała ta oczywiście masa. Jak już powiedziałem, jest to Reaper of Souls, czyli tak naprawdę cały Diablo 3, które wyszło na PC-ta, plus jest tam parę fajnych dodatków, o których później powiem. Jeszcze pierwszy dodatek, którego nie ma na PC, to oczywiście te turlanie. Drugi, no to nie usiądziemy przy jednym biurku w 4 osoby i nie będziemy grali. 4 klawiatury trochę ciężko na PC-cie. To jest dosyć sympatyczne. Jak widać, totalna miazga. W sumie mogę zacząć mówić o tych dodatkowych rzeczach. Oprócz tego, co będzie nowego, co będzie fajnego? Otóż jest dodanie tak zwanych superbossów. Jeżeli gramy sobie sami, ktoś nas superbossów, nie wiem, też superbossów. Gramy sobie Diablo, ktoś nas, jakiś mob nas zabije, jakiś potwór większy. W tym momencie my jesteśmy smutni, a potwór jest z tego powodu bardzo zadowolony. Jest tak bardzo zadowolony, że wskakuje, jeżeli nasz znajomy, który jest na liście znajomych, zaczyna grać w Diablo i wskakuje do gry sobie gdzieś tam, nagle ni stąd ni zowąd dostaje informację, że goni cię potwór, który zabił Emila, pomścij go, albo uważaj. I będzie tak przeskakiwał między graczami.
między konsolami. Jeżeli nie uda nam się pokonać, ten mob robi się coraz mocniejszy i mocniejszy, ale jeżeli w końcu uda się nam go pokonać, któryś z naszych znajomych go pokona, wtedy będzie miał ładne dropy. Tyle bym mniej więcej tutaj powiedział. Co mi się dosyć podoba, taki bardzo fajny pomysł. Niestety ja nie mam zbyt dużo znajomych, którzy mają PS4. Sam na razie mam pożyczoną i myślę nad tym, żeby ją zostawić sobie. Jestem coraz bliżej tego wszystkiego, jeżeli będę miał dostęp do gier. Widzicie, jak się wybiera umiejętności. To niechcąco odpaliłem, naciskamy na ten touchpad, który jest na konsoli. Można to sobie ładnie przygotować wszystko. Nie miałem czasu się w to zagłębić tak naprawdę. To nie jest w tym momencie ważne. Mam nadzieję, że dosyć dobrze jest to zrobione. Coś, co podkreślał nam prowadzącym Włoch, który miał ewidentne ADHD, ale takie sympatyczne ADHD, to to, że gra nie jest takim typowym portem, czyli przerzucany był sam kod, przynajmniej tak tłumaczył, że to było jednak, jak to powiedział, uszyte pod konsolę. Jeżeli chodzi o uszyte pod konsolę, oczywiście PS4 w 1080p, 60 klatek, Xbox 900p, Xbox One 900p, PS3 i Xbox 360, jeśli się nie mylę, 720 i 60 FPS-ów. Zawsze 60 FPS-ów, co było bardzo miłe. Graliśmy na monitorze, na telewizorze Sharpa, to było z 60 cali, było mi miło. To jest zawsze coś fajnego, siedzimy na kanapie i coś takiego się dzieje. Jak widzicie, aktualnie, nie wiem, wariujemy sobie z lekka, nie pamiętam, co dokładnie robiliśmy. No właśnie o tych mobach, o tych potworach mówiłem. Będą oni sobie skakali między tymi kątami. W którymś momencie jednak, jeżeli będą zbyt mocni, no to oznacza tyle, że wygrali swoje życie, idą do domu spokojnej starości mobów blizzardowskich, gdzie siedzą z wikingami, z wikingami. I Olaf, to był Olaf, Eryk i ktoś jeszcze, nie pamiętam kto. Mamy masakrę, czyli dużo ataków i nagle prawie milion punktów zdobytych. Ha! Nieźle. Za chwilę będę mógł wam pokazać, jak się zbiera loot, co jest dosyć ciekawą opcją. Z tego, co mi było wiadomo, w Diablo 3 grając właśnie w 4 osoby, jeżeli były... Ale coś tam wyskoczyło. Jeżeli doszło do tej sytuacji, że jest dużo lutu, jest dużo przedmiotów do zebrania, każdy mógł je zbierać. Teraz też można to dokładnie robić, każdy mógł je zbierać, ale co jest ciekawe, jeżeli coś jest przystosowane do Witch Doctora, do Demon Huntera, to nieważne, kto to zbierze, potem najnormalniej na świecie to jest od razu przystosowywane, przerzucane do inwentory odpowiedniej klasy. Czyli jeżeli jest tam jakiś miecz, którego ja nie użyję, bo nie używam mieczy, to dostanie go chociażby sobie Crusader. Co tutaj właśnie w tym momencie widzimy, jak ten miły pan zbiera. Jak zauważyliście, po prawej stronie, to nawet nie zatrzymuję, pojawiają się takie plusiki przy każdym... jakby to powiedzieć, statusie życia, opowiedzmy sobie tak, to jest bardzo szybki sposób zmiany broni. Ciężko mi napadzie się to po prostu wybiera dół, góra, cały czas do góry znajdziemy coś mocniejszego w naszym inwentory, chcemy szybko to użyć, naciskamy X-ik, to jest, oho, będzie ciekawy, mamy mini bosika, pierwszego mocniejszego. To jest fajnie się wybiera w trakcie walki, nie trzeba wchodzić do menu, można wybrać tą mocniejszą rzecz, którą mamy. Potem oczywiście inwentory możemy sobie przejrzeć w spokoju, no ale jak jest imprezka ze znajomymi, to tego nie robimy, nie ma czasu na coś takiego. Oczywiście to wszystko było rozgrywane na miejscu, możemy grać w 4 osoby online, to nie ma najmniejszych problemów. Jak to wtedy wygląda? Do końca nie jestem pewny. Mam też nadzieję, że dźwięk zbyt głośno nie jest i nie przeszkadzał wam tutaj. Naprawdę mam taką nadzieję. O, proszę bardzo, tu chyba będzie teraz opcja tego wyboru. Tu będziemy się tym zajmowali. Ekwipunek szukamy, możemy porównywać. Jak widzicie, inwentory zbyt dużo nie ma, bo to jest wersja demo, więc nie ma nawet jak zmieniać tego wszystkiego. Teraz ale Crusader sobie pięknie pan grał. Ja grałem Demon Hunterem. Pochwalił mnie, że 40 poziom wbiłem Demon Hunterem. Wydaje mi się, że teraz będziemy... Tak, w tym momencie wybieramy. To się nam pojawia. Możliwość wyboru. Jest to oczywiście opisane dziwnymi strzałeczkami dół-góra, żeby to wyrwać. O, jest jeszcze mapa. Nie wiem, po co na to zerknęliśmy. To jest bez znaczenia. Co było dosyć ciekawe, to to, że później pokazał nam miły pan Remote Play na PlayStation Vita. Normalnie odpalił sobie konsolę małą
i zaczął grać. Ja się wtedy zastanawiałem, no dobra, ty grasz na konsoli, to co, my możemy grać razem z tobą? On powiedział, żaden problem. No i wbiliśmy się do gry, graliśmy, wziąłem tą Witę do ręki i powiedziałem, mamo, ja chcę Mom, please. Mom, please, to jest świetne. To wyglądało wyrąbiście. Na konsoli mamy możliwość, w tej małej przenośni mamy możliwość zagrania w Diablo 3 Reaper of Souls. Wystarczy, że jest oczywiście połączenie, mam dostęp do internetu i łączymy się z, albo sieci, i łączymy się z naszą PS4. Wyglądało to wręcz obłędnie na tym malutkim ekranie, naprawdę mi się podobało, no ale co dwie konsole to nie jedna, trochę za drogi, a imprezka, co nie zmienia faktu, że jednak na przykład położyć się do łóżka, bo kobieta woła szybko, my idziemy spać, koniec tego grania, to dobrze, tylko kochanko, ja tylko poczytam książki, prawda, poczytam sobie Sokratesa na PlayStation Vita i możemy w spokoju sobie czytać. Oczywiście możliwość zmiany naszych banerów tutaj istnieje, nie ma niczego, co by zabrali, czego by nie było w wersji, na peceta. Oczywiście Action House już nie ma, tutaj nie ma możliwości sprzedawania i kupowania tego sprzętu. Mamy możliwość wysyłania i podarowania w prezencie naszym znajomym jakiegoś sprzętu, więc bądźmy sobie szczerzy, to będzie sposób zapewne na jakiś rodzaj handlu tym wszystkim. No ale w sumie dobrze, że nie ma temu tego domu aukcyjnego, tak to powiedzmy, bo to jednak była pewnego rodzaju patologia, gdzie boty biegały i zdobywały wszystko. Demo trwało około 20 minut, potem było koniec, było nam smutno, spytaliśmy się, czy jeszcze raz możemy zagrać, pan powiedział, że nie, spytaliśmy się, czy możemy zabrać konsolę, też powiedział, że nie. To na całe szczęście mogliśmy się dobrać do bufetu, który był bardzo dobry, to muszę przyznać, catering CD Projekt jest wyśmienity, był taki bardzo fajny palusz, jakby to powiedzieć, powiedzmy sobie takie stripsy, tak by było najłatwiej, z kurczaka, z świetnym sosem pikantnym, ale chyba powinienem jednak wrócić do tego, aby porozmawiać trochę więcej na temat tej gry. Premiera będzie w... Kurde, premiera będzie w sierpniu, jeśli się nie mylę. PS3, Xbox, to o tym mówiłem. Za chwilę wam dokładnie podam tą datę. 19 sierpnia, dokładnie, tak też jest. PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Wii, Wii U i niestety nie ma z jakiegoś powodu. Jedna rzecz, z którą miałem trochę problemów, to było to, że nie do końca wiedziałem, gdzie czasami jestem. Była totalna masakra, ale to pewnie trzeba się do tego wszystkiego przyzwyczaić. Było bardzo kolorowo, mi to w żaden sposób nie przeszkadzało. Było sympatycznie, mogliśmy sobie pożartować, pośmiać się. Opcje tutaj, jeżeli chodzi o trudność gry, to był ustawione na jakiś standard, jakiś ten medium. Nikt nie zginął, nikt nie miał żadnych problemów, żeby się tutaj poruszać, żeby zabijać, żeby przeżyć, no ale myślę, że będzie można jakoś wyżej odpalić poziomy. Co jest ciekawego, o czym zapomniałem powiedzieć, to jest mniej więcej to, jak wiemy, są te rifty w Diablo, czyli te losowe lochy. Jest duże prawdopodobieństwo, czy jest prawdopodobieństwo, że jak gracie na PS4, wiecie, co się stanie, że będzie tam rift, w którym będą postacie, będą wrogowie z Last of Us, będą te dziwne grzybko ludzie, będą się pojawiali, to tego jestem pewny. Z tego, co wiem, będzie można też swoje zbroje zmienić, żeby wyglądały tak jak z Shadow of Colossus. Coś mi chyba o coś takiego, ale tego nie jestem w 100% pewny. Coś było z Shadow of Colossus i zbroje. Tyle pamiętam. Ale mi się podoba to umiejscowienie potworów z Last of Us w wersji na PlayStation 4. Coś ciekawego, co tutaj dla Sony jest robione. Widać też swoją drogą, że główna chyba platforma to będzie na tych konsolach, to będzie będzie PS4. Zastanawiam się, czy ta wersja dla Diablo Reaper of Souls wyjdzie również na peceta, czy też nie wyjdzie ta wersja na peceta. Mam podgląd, jest napisane, że niby będzie. Ale i tu jest, że niby 93 zł, ale coś mi tutaj nie pasuje. Chyba jednak czegoś takiego nie ma. No dobra, czy coś jeszcze ciekawego mógłbym powiedzieć oprócz tego?
Chyba nie. Chciałem podziękować ludziom CD Projektu, że zostałem zaproszony, bo mi miło, fajnie tam się pograło, fajnie się pogadało z ludźmi z Blizzarda, to już chyba któryś raz z rzędu, nie byli to Polacy. No i nie mogę się doczekać, żeby wypróbować Diablo już na konsoli. A tak sobie myślę, że tą może PS4, co mam pożyczoną, żeby opcję jej wykupu. Mam jeszcze jakieś 2 tygodnie, żeby podjąć decyzję. Koty byłyby szczęśliwe z tego kartonu, na razie nie daję im na nim poleżeć, no bo wiecie, jak trzeba oddać, to żal. Ale dobra. To by było chyba tak naprawdę na tyle. Nowych nic więcej o tym nie mogę powiedzieć. Wydaje mi się, że wszystkie rzeczy wymieniłem. Powiem jedną rzecz. Grało mi się przyjemniej na konsoli. Wow, ile tego padło. Grało mi się przyjemniej na konsoli niż na PC-cie. Dlaczego? Bo była kanapa. Na kanapie zawsze jest fajniej niż na PC-cie. PC ma to co? Owszem, PC jest ten... Ta myszka, klawiatura, ale wiecie co, jednak jak siedzimy z kumplami, gramy na kanapie, jest to coś innego. Osoby, które na przykład kiedyś grały sobie na PlayStation 1, wtedy był oczywiście split screen, to co jest innego, ale tak wróciło to mniej więcej do mnie, jak sobie przypomnę. A co jest ważne, jak widzicie, nie ma split screenu, wszystko jest na jednym ekranie. To jest dobre, bo niestety gry konsolowe od pewnego czasu cierpią na to, że nie mamy opcji grania w parę osób na jednym ekranie, to bardzo boli. Z dziewczyną chciałem, rozłożyliśmy grę, chcieliśmy pograć w jakieś wyścigi. Nie ma split screenu, nie ma nic. No dobra, więc to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę, napiszcie co o tym wszystkim myślicie, jak się podobał taki materiał. Jeszcze jest sprawa taka, że jeżeli zatrzymałbym sobie tą konsolę, na moim YouTubie wyląduje też więcej filmików związanych z grami, bo czemu by nie, mam trochę znajomych, którzy mogliby mi gry załatwiać wersje recenzenckie, więc dlaczego by się tym nie pobawić dodatkowo. Do usłyszenia, do zobaczenia, zapraszam do subskrypcji kanału i do następnego razu, cześć!